Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zorganizowało dzień otwarty na dwóch największych obiektach: oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Czy możemy powiedzieć, że stacja uzdatniania wody w Szczecinku, Bugnie, jest nowoczesną stacją i możemy wodę z kranów pić spokojnie? Jak Państwo zdążyli się zapoznać, widać, że jest to bardzo nowoczesna stacja uzdatniania wody, a jakość wody jest naprawdę bardzo dobra i polecam picie wody z kranu, ponieważ odpowiada ona wszystkim wymogom, jakie są stawiane wodzie do picia. No ale jeżeli gotujemy wodę w czajniku, po jakimś czasie zbiera się tam kamień, to jest dobre czy niedobre? Oczywiście zbiera się kamień, ponieważ woda jest średnio twarda. Są zawarte tam węglany wapnia i magnezu w wodzie, które się wytrącają podczas gotowania. Woda średnio twarda, wszyscy mówią, że jest to woda niedobra, że nie nadaje się do picia. To jest mit. Udowodniono bowiem, że woda miękka jest gorsza do picia niż woda średnio twarda. Wiadomo, że trzeba więcej zużyć środków piorących czy też do zmywania naczyń, jednakże jest ona lepsza, ponieważ te mikroelementy zawarte w wodzie są przyswajalne lepiej przez organizm ludzki niż z pokarmu. Ile stacji znajduje się tutaj na ujęciu na Bugnie? Ile studni znajduje się tutaj na ujęciu na Bugnie? Ujęcie Bugno ma 8 studni głębinowych. Są to studnie o głębokości około 125 metrów pod poziomem terenu. Wydobywana woda jest ze zbiornika wód podziemnych numer 126 o średniej głębokości 99 metrów i wydajności 99 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Nasza stacja na dobę produkuje około 6 tysięcy metrów sześciennych, także jak widać mamy troszeczkę zapasu tej wody. A czy woda z Bugna jest chlorowana, bo na terenie tutaj stacji znajduje się chlorownia, czyli co, chlorujemy wodę? Mamy chlorownię z prawdziwego zdarzenia, jednakże jakość wody z Bugna jest tak dobra pod względem bakteriologicznym, że nie musimy jej chlorować. Jest ona tylko na wypadek sytuacji awaryjnych w przypadku skażenia czy wykonywania jakichś prac na ujęciu i zabezpieczenia mieszkańców przed skażeniem. Czyli wodę definitywnie możemy stwierdzić, że jest dobrej jakości, możemy ją bez obaw pić prosto z kranu. Tak? Oczywiście, jeżeli jest sytuacja, że jest chlorowana, wówczas każdy mieszkaniec jest o tym informowany, ale już od ponad roku takiej sytuacji nie było, także nasza woda jest bezpieczna, można ją pić. W wodociągach stosowane są najnowsze technologie. Ten wasz najnowszy nabytek to kamera, która może wjechać do sieci i zbadać chyba, tak? Tak, dokładnie. Jest to nasz nowy nabytek. Kupiliśmy go w zeszłym roku jesienią. Jest to urządzenie, które pozwala nam na inspekcję kanałów sanitarnych i deszczowych w średnicach od 160 mm do 1000. Przy odpowiednim przystosowaniu urządzenia, ponieważ w kanałach o większej średnicy musimy zastosować dodatkowe halogeny rozświetlające cały kanał, tak, żeby można było zrobić taką inspekcję. Jest to urządzenie niezbędne do sprawdzenia stanu technicznego kanałów na terenie miasta, no i na terenie działania całej spółki. W tej chwili, do tego momentu, dopóki nie mieliśmy tej kamery, korzystaliśmy z usług innych firm, ale w związku z tym, że rozrasta się nam sieć, musieliśmy zakupić taki sprzęt, żeby prawidłowo eksploatować sieć. A na jaką odległość może on wjechać do sieci i ją zbadać? Jest oczywiście sterowany kablem, na jaką odległość od tego wozu, który tu stoi, może się on poruszać? Ta kamera może wjechać na odległość 180 metrów w głąb kanału. Jest to wystarczająca odległość, ponieważ studnie rewizyjne na kanalizacjach budowane są maksymalnie na 100-110 metrach. Tak? W zasadzie 60 metrów to już jest przelot, który jest standardem. To urządzenie ma również własne oświetlenie, także wjeżdża i oświetla sobie teren, tak? To urządzenie ma własne oświetlenie. To urządzenie pozwala też na określenie procentowe spadku kanalizacji grawitacyjnej. Jest to też bardzo istotna sprawa, ponieważ występują zaniżenia tych kanalizacji i my po prostu możemy to stwierdzić, tak?
Praktycznie inwestycje na terenie oczyszczalni ścieków zostały już zakończone. Co tu się zmieniło w stosunku do tego, co było kilka lat temu? Taką generalną zmianą jest jakość ścieków odprowadzanych pośrednio poprzez rów melioracyjny do jeziora Wielimie, więc ścieki są teraz w znakomitej jakości. Cała modernizacja była spowodowana tym, że nie mogliśmy na drodze biologicznej usunąć nadmiarowych ilości azotu, także teraz to wszystko przebiega bez żadnych problemów, bezbłędnie i śmiało możemy powiedzieć, że wpływamy pozytywnie na czystość jeziora Wielimie, przynajmniej w tej części. Natomiast jeżeli chodzi o samą oczyszczalnię, bo to jest to, co przed chwilą powiedziałam, to jest to, co oczyszczalnia wniosła dla środowiska, natomiast jeżeli chodzi o samą oczyszczalnię, to mamy tutaj dobudowany nowy reaktor biologiczny, właśnie dzięki któremu ten azot między innymi może być usuwany w znacznych ilościach. Mamy kogenerator i pełen odzysk biogazu i w procesie kogeneracji wytwarzamy energię elektryczną, która w obecnej chwili w około 30% zaspokaja nasze potrzeby na oczyszczalni, zarówno w energię elektryczną, jak i w energię cieplną. A jakie ścieki teraz dopływają do oczyszczalni? Bo wiadomo, że powinny być rozcieńczone. Czy musicie tutaj dodawać wody, aby tą odpowiednią jakość uzyskać? To jest zakazane. Ścieki nie mogą być rozcieńczane. Nasze prawo tego zabrania. Ścieki wpływają tak, jakie są wytwarzane w danej zlewni. Tak? One są wynikiem tego, tych okolic, z których spływają. Więc jeżeli jest przemysł jakiś charakterystyczny dla danego rejonu, to te ścieki charakteryzują, są odpowiednie do tej gałęzi przemysłu. Tak? Inne są ścieki z mleczarni, inne są ścieki z przemysłu drzewnego, inne są ścieki z galwanizacji. Także my tutaj nie mamy ścieków przemysłowych w rozumieniu naszych przepisów, bo wówczas musielibyśmy mieć ich w ilości powyżej 10% ogólnych ścieków dopływających do oczyszczalni. Tak, my mamy je w granicach 1%, więc wszystkie ścieki traktujemy jako ścieki socjalno-bytowe. I jakość tych ścieków, ona się zmienia. Ta zmiana jest spowodowana zmniejszeniem zużycia wody. Tak? One są bardziej skondensowane, jest większy ładunek, jest ich mniej. I to jest może o tyle niekorzystne, że trudniej się je oczyszcza. Natomiast skład podstawowy nie uległ zmianie. Czy może Pani zagwarantować, zapewnić mieszkańców Szczecinka, że to, co tutaj do Was wpłynie, zostanie tak dokładnie oczyszczone, że rzeczywiście wypływając tym rowem do jeziora Wielimie, nie ma tam żadnych szkodliwych substancji? Ja już to powiedziałam na początku i będę to podtrzymywać. My mamy rozszerzone pozwolenie wodnoprawne nie tylko na parametry podstawowe, jak azot, fosfor, BZ, HZ, zawiesina. Mamy również formaldehyd i związki ropopochodne. To wszystko badamy bardzo często i ścieki są naprawdę bardzo dobrej jakości. Kiedyś na oczyszczalniach stosowano taki, może był to chwyt marketingowy, taki test na czystość wody. Przy końcowej już tej produkcji nabierano wodę do szklanki i pito. Czy tutaj u nas można tej wody w ten sposób spróbować? Wie Pan, spróbować można wszystkiego. Na pewno jest to nierozsądne, tak? Ponieważ my badamy jakość fizykochemiczną ścieków, nie badamy mikrobiologii i nie jesteśmy do tego zobowiązani, więc ja gwarantuję Panu, że pod względem fizykochemicznym te ścieki są w znakomitej jakości, natomiast nie mogę Panu tego zagwarantować pod względem mikrobiologicznym. Natomiast jeśli chodzi o test, to przed chwilą uczniowie został przeprowadzony, tak, na grupie uczniów taki test, gdzie postawiono im wodę z kranu i ściek oczyszczony, który odpływa do odbiornika i nie potrafili wskazać, co jest ściekiem, co jest wodą z kranu. Także myślę, że to samo świadczy o tym, jakie ścieki odpływają z oczyszczalni. Prawie 40 kandydatów ubiega się o 3 wolne etaty w Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Kandydaci mają za sobą już sprawdzian sprawności fizycznej. Kandydaci biegali, podciągali się na drążku, a następnie wchodzili po strażackiej drabinie, aby udowodnić, że nie mają lęku wysokości. Kilka osób już zrezygnowało. Nowi funkcjonariusze zostaną wyłonieni z najsprawniejszych po rozmowach kwalifikacyjnych, które odbędą się w przyszłym tygodniu. Przy figurze świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, patronce kolejarzy, przybywa elementów związanych z kolejnictwem. Figura ustawiona jest na osi wiązanej parowozu. Obok ustawiono dwie zwrotnice, wskazujące strzałkami kierunkowymi na figurę. Za zwrotnicami stoi znak oznaczający miejsce zatrzymania czoła pociągu.
Obok stanął jeden z najważniejszych znaków kolejowych, coraz rzadziej spotykany semafor kształtowy. Środowisko kolejarskie, niegdyś bardzo liczne w Szczecinku, tymi symbolami przypomina, że kolej jeszcze istnieje i ma bardzo bogatą tradycję. W szkole nr 7 odbył się pierwszy wojewódzki konkurs literacki. Na konkurs wpłynęło 198 wierszy uczniów ze szkół podstawowych m.in. z Kołobrzegu, Złocieńca, Czaplinka, Rosnowa, Drawska i oczywiście ze szczecineckich szkół. To kolejny dowód promowania przez siódemkę aktywności i twórczości uczniów oraz wspierania talentów i dbania o ich rozwój. Najlepsze wiersze zostały zamieszczone w tomiku poetyckim. Najwyżej oceniono wiersze Eweliny Jareckiej z Drawska Pomorskiego i Weroniki Janickiej z Kamienia Pomorskiego. Kolejne nagrody przyznano Mai Pietniczce z szóstki, Michalinie Stach z siódemki, Wojciechowi Januszowi z STO oraz Julii Przyborek z jedynki. Wieża wodociągowa od 100 lat wznosi się nad naszym miastem. Obecnie zawisły nad nią czarne chmury. Jej stan techniczny, zdaniem właściciela, jest gorzej niż zły. Wieża wodociągowa, ponad stuletni, jeszcze nie zabytek, chociaż obiekt zabytkowy, no, chyli się ku ruinie. Na początku sprostowanie. Jest zabytkiem i tutaj ta definicja jest jak najbardziej właściwa. Natomiast zabytek a rejestr to są dwie różne sprawy. Ja zderzam się tutaj z właścicielem co do opinii właśnie odnośnie tej zabytkowości. Ja rozumiem, że jest to kwestia uznaniowa przez pana właściciela lansowana, ale to nie znaczy, że jeżeli konserwator powie, że Wawel nie jest zabytkiem, to Wawel nie jest zabytkiem. Więc tutaj zaczyna się jakby taki od słowa do słowa. Obiekt jest zabytkowy. W całej swojej jakby rozciągłości i istocie tego powiedzmy sobie obecnego stanu. Właściciel twierdzi, że obiekt ten zagraża bezpieczeństwu. No to jest jego twierdzenie. Ja tylko powiem tyle, że właściciel tak dalece powiedzmy posunął się w określaniu tego stanu zagrożenia, że nie chciał wpuścić eksperta, który został powołany dla określenia właśnie jakby powiedzmy sobie od strony tej konstrukcyjnej. Natomiast tutaj ciągle jakby eksponuje ten stan zagrożenia, nie wpuszcza ludzi, a wypomina konserwatorowi, że tam nie wchodzi, a więc no tutaj taka powiedzmy sobie, to zaproszenie dla mnie jest dosyć powiedzmy sobie powiewa grozą. Czy konserwator dopuści do ewentualnej rozbiórki tego obiektu? No, konserwator nigdy nie wyda i to mu jest całą odpowiedzialnością za słowo, nie wyda decyzji na rozbiórkę. Konserwator nie jest do wydawania tego typu decyzji, jest do ochrony powołany, jest to racja stanu jakby zawodowa. Czyli możemy być spokojni, obiekt na pewno pozostanie w pejzażu miasta. To znaczy w działaniach powiedzmy wobec obiektu zabytkowego i nie tylko, ale budowlanego, oprócz tego, że mamy dwa krańcowe rozwiązania, byt albo niebyt, to znaczy rozbiórka obiektu w tym najgorszym jakby powiedzmy sobie układzie, to istnieje coś takiego jak zabezpieczenie i rekonstrukcja tych elementów, które wymagają wymiany, są to działania konserwatorskie. Co teraz pana zdaniem właściciel powinien zrobić? Czekać na spotkanie, które jest wyznaczone na 19 i na tym spotkaniu zapadną ostateczne decyzje. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że eskalacja działań wobec tego obiektu nastąpiła wraz ze zbliżającym się terminem wpisu do rejestru. I tutaj należy szukać powiedzmy właściwych powodów, dla których te działania są tak aktywne. 19 to będzie spotkanie kogo? Wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zlecił opracowanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę Ministerstwa Kultury i Sztuki i ten rzeczoznawca zgodnie ze swoją wiedzą i obowiązkiem tego typu ekspertyzę przygotuje. Wstrzymałem jakiekolwiek prace, nawet zabezpieczające na wieży w jakimś sensie, na zasadzie takiej, że boję się już ludzi tam wpuszczać do środka. Dokonaliśmy odkryć pewnych elementów budynku, i się okazuje, że z konstrukcji stalowej, gdzie były
kilkudziesięciocentymetrowe kątowniki, nie ma praktycznie nic. Na tym wisi teraz kilka ton grzybek, który jest na samej kopule. Boimy się w jakiś sposób, żeby on nie spadł, bo jak spadnie, to on pójdzie jak pocisk przez całą wieżę, a jak pójdzie, rozbije wszystkie stropy, które są w kiepskim stanie, to wieża ta po prostu runie. Ja dzisiaj mam taki wybór. Albo słusznie, wykonując polecenie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zabezpieczać obiekt, bo to należy do moich obowiązków, albo zgodnie z pismem miejskiego konserwatora zabytków nie ruszać niczego. A więc mam do wyboru, tak jak powiedział mój kolega, przyjaciel prawnik, wybierz sobie cele, która będzie wygodniejsza. Dwa urzędy nakazują mi coś, co powoduje, że jeden wyklucza drugi. Jestem strasznie rozgoryczony, bo nigdy sobie nie zdawałem sprawy, że będzie taka nagonka po prostu na mnie, na Janusza Paszkiewicza. Krew. No, mówi się, że chce pan rozebrać czy zniszczyć zabytek, tak? Ja jeszcze raz chcę powiedzieć wszystkim mieszkańcom Szczecinka. Ja do lokalnej prasy przekazałem dokument, w którym generalny konserwator zabytków w 2012 roku w miesiącu lutym dnia 23 uchyla w całości wniosek o wpisanie wieży do rejestru zabytków, kierując to do ponownego rozpatrzenia. Ja już dzisiaj po prostu mogę tylko stwierdzić, złośliwość pogania, żeby mi dokopać. Teorie, które kiedyś mi się wydawały dziwne i utopijne, o tym, że mam po 30 latach sprzedać swoją firmę i remontować wieżę, widzę, że zaczynają się robić coraz bardziej realistyczne. Gdyż się okazuje, że w tym kraju ktoś czegoś nie chce, a powiem jeszcze raz, miasto sprzedało tą wieżę. Sprzedając uznało, że tej wieży nie chce, nie potrzebuje jej. Miasto przez kilkadziesiąt lat o tą wieżę nie dbało, bo ja dzisiaj mogę to udowodnić. Ta wieża od ponad 30 lat nie była konserwowana. Skoro sprzedało, to niech kolejnemu właścicielowi pozwoli zrobić z tym, czego nie chciało, to co on uważa. Na siłę dzisiaj, dosłownie na siłę, próby wpisania tej wieży do rejestru zabytków sprowadzają się już do absurdu. Ja się boję na tą wieżę już sam wchodzić, bo jest sytuacja tragiczna u góry, a ciągle słyszę wieża, zabytek. Ja ponawiam jeszcze raz i podkreślam, że złożyłem taką propozycję do miasta, że wieżę wodociągową miastu Szczecinek przekaże mnie odpłatnie. Ponieważ wokół wieży znajduje się 5,5 tysiąca metrów kwadratowych działki, proszę w kawałeczkach zwrócić mi te metry, obojętnie gdzie w Szczecinku, i cała wieża z całym dobrodziejstwem staje się własnością tych, którzy ją tak bardzo kochają, bez mała za darmo. I niech wtedy mi dadzą święty spokój, bo ja jeszcze chcę tylko dopowiedzieć. Ja się teraz dowiaduję, że tam się już znalazł i cmentarz, że 20-letnie klony będą wpisane jako chyba pomniki przyrody. Tam niedługo się okaże, że trawa jest zabytkowa, bo w tym kierunku to wszystko zmierza. Na placu koncertowym zorganizowano piknik ekologiczny. W czasie pikniku realizowano kilka zadań. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej również stawia na ekologię. Zresztą od lat widzimy te pojemniki na śmieci, pojemniki do segregacji śmieci, na tle których stoimy. Czy ta świadomość wśród mieszkańców wzrasta? Czy rzeczywiście mieszkańcy Szczecinka korzystają z tych pojemników i wrzucają i segregują śmieci? Panie redaktorze, tak jak pan wspomniał, od wielu lat, bo to chyba 8 czy 9 lat, jak prowadzona jest taka intensywna segregacja odpadów w mieście, co roku zauważamy wzrost. Zarówno jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę, także efekt jest. Oczywiście są to określone nakłady, jeśli chodzi o sprzęt, o pojazdy do przewożenia, do odbierania odpadów, ale tak naprawdę najważniejsza jest ta świadomość ekologiczna. Dzisiejszy piknik ekologiczny temu służy. Są tutaj uczniowie klas starszych szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów po to, żeby do nich również docierać. Oczywiście oni wiedzą, ale tego przypominania nigdy nie za dużo.
wcześniej robiliśmy akcję taką kierowaną do najmłodszych mieszkańców, a więc dla przedszkolaków, dla młodszych szkół podstawowych, dla młodszych uczniów szkół podstawowych. Dotyczyło one głównie dbałości o czystość miasta. To była akcja Sprzątam po swoim psie. Teraz jest kontynuacja tego, ale właśnie z ukierunkowaniem głównie na ekologię, na to, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie. A jaka liczba śmieci w Szczecinku jest segregowana? Czy potrafimy to policzyć? Znaczy, każdego roku wzrasta, tak jak wcześniej powiedziałem. W tym roku zamknęło się to wartością około 1000 ton. W tym jest tak, tworzywo sztuczne, gdzie wiadomo, że jest to lekki surowiec, makulatura, szkło i metale nieżelazne. Każdego roku obserwujemy wzrost. Oczywiście w skali, powiedzmy, ilości zbieranych odpadów w ciągu roku jest to zaledwie kilka procent, ale cieszy nas to, że każdego roku wzrasta ta liczba i w tym roku też myślę, że na pewno będzie większa niż w roku poprzednim. Na tle innych miast plasujemy się dość dobrze. Oczywiście jest to wymóg unijny, my musimy co roku zwiększać tę ilość. Stąd też między innymi prowadzenie tej akcji, aby jednak docierać do każdego mieszkańca, również do młodych ludzi, bo oni mieli tą świadomość segregowania i zbierania odpadów. Lasy państwowe, właściwie lasy zawsze kojarzą się z ekologią, no i nie inaczej chyba jest dzisiaj. Piknik ekologiczny i są tutaj przedstawiciele Lasów Państwowych. Tak, lasy kojarzą się z ekologią, ale lasy również walczą z potężnym problemem, jakim jest zaśmiecanie lasów. Dlatego bierzemy z chęcią udział w tym pikniku ekologicznym, który uznajemy za część naszej kampanii. Zapraszamy Czyste Lasy na Pomorzu i zapraszamy do Czystego Lasu, wręczając taką broszurkę. Chcemy, żeby młodzież, bo tutaj mamy głównie młodzież, po prostu zapoznała się z tą broszurką, żeby wiedziała, jak segregować śmieci, żeby wiedziała, że nie należy śmiecić. I temu celowi przyświeca nasz udział w tym pikniku. No, powiedział Pan o zaśmiecaniu lasów. Czy mimo, że ta świadomość chyba wśród społeczeństwa wzrasta, ta świadomość ekologiczna, czy te śmieci jednak trafiają do lasów? Czy leśnicy muszą co jakiś czas te śmieci sprzątać, usuwać? Niestety trafiają i to jest najczęściej właśnie w rejonach silnie odwiedzanych przez turystów. U nas to jest pas nadmorski, jak również wzdłuż uczęszczanych dróg, do Koszalina czy do Kołobrzegu. Tam tych śmieci jest najwięcej. Kiedyś mieszkańcy wsi, które znajdowały się w pobliżu lasów, wywozili śmieci właśnie tam. Czy to się zmienia? Również to się zdarza, chociaż w przyszłym roku wchodzi nowa ustawa o odpadach, która będzie zobowiązywała gminy do nałożenia ryczałtowego podatku na każdego mieszkańca, każdego właściciela posesji i chcemy doprowadzić do ich świadomości, żeby wiedzieli, że oni za wywóz tych śmieci już zapłacili i że już nie muszą ich wywozić do lasu. I temu między innymi ma służyć nasza kampania. A takie akcje jak dzisiaj, piknik ekologiczny, uświadamiają młodzież, dzieci? Taką mamy nadzieję, taką mamy i w tym celu przyjechaliśmy. W waszym gospodarstwie w Juchowie produkujecie żywność ekologiczną. Czym ona różni się od tej żywności ogólnie dostępnej w sklepach, takiej tańszej żywności, a więc głównie warzyw? To znaczy, jeśli spróbujemy sałaty, rzodkiewki, kalarepy ekologicznej i sałaty, rzodkiewki czy kalarepy z upraw konwencjonalnych, to od razu poczujemy różnicę w smaku. Nie jest to tylko moje zdanie, ale również opinia dzieci, dorosłych, którzy przyjeżdżają do nas do gospodarstwa, mają okazję przyrządzać sałatki w ramach różnych spotkań, programów. Wszyscy są zgodni co do tego, że smakuje to zupełnie inaczej. To tak od strony smakosza, ale jeśli popatrzymy na produkcję, no to oczywiście różnica jest natychmiast, ponieważ nie stosujemy nawozów sztucznych, nie stosujemy chemicznych środków ochrony roślin, a więc to, co jest w tych warzywach, to samo zdrowie. No i oczywiście nasiona są również z hodowli ekologicznych. No właśnie, jak dajecie sobie radę ze szkodnikami, bo powiedziała Pani, nie stosujecie chemicznych środków ochrony roślin. Można chociażby z mszycą walczyć? No nie
niestety to jest problem każdego rolnika, przy czym stosowanie środków chemicznych nie oznacza, że nie pojawi się mszyca, a no to są już pewne różne tajemnice, prawda, każdego gospodarstwa ekologicznego, które usiłuje tak prowadzić, w taki sposób uprawiać, stosować płodozmian i rozmaite inne środki niechemiczne, tak żeby walczyć ze szkodnikami, ale oczywiście szkodniki odwiedzają nas. No wiadomo, że żywność ekologiczna jest zdrowsza od tej konwencjonalnej, tak uprawianej w takich wielkich, na wielkich plantacjach. Czy Polacy chętnie kupują taką zdrową żywność? Czy macie swój sklep? Czy prowadzicie sprzedaż? Każdy może u was takie wasze produkty nabyć? Każdy może u nas w gospodarstwie nabyć warzywa ekologiczne. Sklepu nie prowadzimy, w tej chwili przynajmniej jeszcze. Trzeba przyjechać do Juchowa, tak? Trzeba przyjechać do nas do gospodarstwa lub w jakiś inny sposób telefonicznie umówić się. To jest też możliwe. Ja myślę, że Polacy coraz częściej są świadomi, co znaczy zdrowa żywność. Bo tak od razu mogę panu powiedzieć, zdrowa żywność oznacza nasze lepsze samopoczucie. Poza tym naprawdę mniej zjadamy tego, co jest pełnowartościowe, dobrze wyprodukowane, niż jeśli chodzi o żywność przetworzoną przemysłowo. Bo taką kupujemy w sklepach. No tak, a ta żywność ekologiczna jest jednak droższa od tej ogólnie dostępnej. Zgadza się, jest ona droższa i to jest niewątpliwie problem dla wielu rodzin, które chciałyby to kupować, z racji dochodów nie są w stanie. Niemniej jednak argumentem za jest to, że naprawdę czujemy się lepiej, a więc mniej wydajemy na lekarzy, lekarstwa, prawda? I wszystko, co się z tym wiąże. Z drugiej strony, tak jak już wspomniałam, naprawdę tej żywności zjada się mniej i jest człowiek nasycony. I ma to poczucie, że dostarczył swojemu organizmowi czegoś dobrego. A co produkujecie w swoim gospodarstwie? Oprócz warzyw, bo wiem, że hodujecie również krowy. Tak, mamy produkcję mleka ekologicznego, gdzie krowy karmione są w sezonie jesienno-zimowym i wczesno-wiosennym sianem z ekologicznych upraw, a wiosną, latem oczywiście wypas na łąkach i pastwiskach. Mleko też można u was nabyć? Nie, niestety na razie mleka w indywidualnej sprzedaży nie prowadzimy. To jest pewnie niedługa przyszłość, ale jeszcze przyszłość. Wiem, że w najbliższy weekend organizujecie takie dni otwarte, czy zapraszacie do swojego gospodarstwa, czego mogą się spodziewać ci, którzy was odwiedzą. Tak, raz w miesiącu organizujemy dni otwarte, pod różnym hasłem, dotyczące różnej prezentacji różnych obszarów naszej działalności. W najbliższą sobotę od 10:00 mogą przyjechać rodziny z dziećmi i wszyscy zainteresowani, którzy chcą poznać nasz ekologiczny ogród ziołowy, w którym pracują osoby niepełnosprawne, a więc pracownie, warsztaty terapii Gold Tau. Oczywiście będzie wycieczka do ogrodu, będzie rozpoznawanie ziół, no i oczywiście będzie karmienie też zwierząt, bo jeśli się jest w gospodarstwie, trzeba też spotkać się ze zwierzętami. Także serdecznie zapraszam. Liga Kobiet Aktywnych zakończyła projekt pod hasłem Senior Aktywny Turysta. Z szefową Ligi Kobiet Aktywnych rozmawia Karolina Gburek. Dzisiejsze spotkanie zorganizowane w związku z zakończeniem projektu Senior Aktywny Turysta, projektu, który był dofinansowany przez miasto Szczecinek. Czy projekt cieszył się powodzeniem wśród mieszkańców? Projekt bardzo się cieszył. W projekcie brało udział 15 pań z Ligi Kobiet Aktywnych, ale praktycznie chodziło ponad 20 osób.
Czyli można powiedzieć, że odniosły Panie sukces. Tak, odniosłyśmy bardzo duży sukces, ponieważ dzięki temu chodzeniu z tymi kijkami integrowałyśmy się, byłyśmy na świeżym powietrzu, a przede wszystkim byłyśmy bardziej aktywne i ruchowo, i fizycznie. Czy w związku z tym w kolejnych dniach planują Państwo rozpoczęcie jakiejś nowej akcji, typu jakieś inne aktywności sportowe? Tak, 22 czerwca chcemy się włączyć w Nordic Walking 48 godzin, którym będzie brał udział biegacz amator pan Andrzej Kowal i włączymy się na starcie 22 czerwca o godzinie 11 przed ratuszem. Zbliżają się wakacje. Co Liga Kobiet Aktywnych planuje na ten okres? Na pewno będziemy raz w tygodniu systematycznie chodziły nadal z kijkami Nordic Walking. Nie zaprzepaścimy na pewno tego. Poza tym na pewno będą to spotkania integracyjne, wyjazdowe do Kołobrzegu. Planujemy do Żelisławia, do wioski tematycznej w lipcu, a w sierpniu wybieramy się na wycieczkę na Mazury czterodniową. Czy Nordic Walking jest dobrym pomysłem na spędzanie wolnego czasu przez seniorów? Jak najbardziej tak, z dwóch powodów. Po pierwsze, mogą spotykać się w grupach i dzięki temu wychodzą z domu i są aktywni. A po drugie, Nordic Walking ma szereg bardzo korzystnych dla zdrowia właściwości. Tak? Przede wszystkim w przypadku osób z nadwagą pomaga zredukować masę ciała. Odciąża nasze stawy, a więc jest bezpieczny dla osób starszych. Poza tym są dwie dodatkowe podpory, więc spacer z kijkami jest dużo bezpieczniejszy dla osób starszych niż spacer często bez kijków. Dlatego bardzo zachęcam, zresztą nie tylko osoby starsze, ale również młodych. Początkowo Nordic Walking był uważany za sport dla osób starszych, ale teraz coraz więcej młodych ludzi chodzi z kijami. Zwłaszcza w takich pięknych okolicznościach, jakie mamy tutaj w Szczecinku, warto na popołudniowy spacer wyjść i zabrać ze sobą kije, gdyż dużo aktywniej, dużo więcej energii zużywamy podczas spaceru z kijami niż podczas zwykłego spaceru i daje to nam korzyść zdrowotną oraz dużą przyjemność ze spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jak współpracowało się Pani z grupą, z którą zakończyła właśnie swoje spotkania z Nordic Walking? Cudownie. Powiem szczerze, że panie mają niesamowite poczucie humoru, więc nawet jeżeli przychodziłam na trening nieco zabiegana i zmęczona, to od razu poprawiały mi humor i panowała w grupie fantastyczna atmosfera. Z drugiej strony chętnie mnie słuchały, więc z taką grupą dobrze się pracuje. Tak? Wzajemna współpraca, myślę, że przebiegała bardzo dobrze. Świetna atmosfera. Panie bardzo chętnie się uczyły, chętnie słuchały, także sama przyjemność. Czyli warto zainwestować te kilka złotych w kijki Nordic Walking i ruszyć po szczecineckich parkach. Jak najbardziej, zwłaszcza, że w przypadku Nordic Walking jedynym kosztem, który ponosimy na początku treningów, to jest zakup kijów i kije, jeśli kupimy dobre, to jest zakup na całe życie w zasadzie i możemy już za darmo i bez ograniczeń uprawiać taką aktywność fizyczną, jaką lubimy. Prawo i Sprawiedliwość w Szczecinku zaprasza na uroczystą mszę wspomnieniową w intencji świętej pamięci Mariana Tomasza Golińskiego, byłego burmistrza miasta Szczecinka, posła ziemi koszalińskiej. Msza zostanie odprawiona 17 czerwca o godzinie 12:30 w kościele świętej Rozalii. Po mszy zostanie pokazany film o życiu i działalności Mariana Golińskiego. Przypomnijmy, Marian Goliński zginął w wypadku drogowym 12 czerwca 2009 roku. Sprawni jak żołnierze to cykliczny turniej sportowo-obronny organizowany pod patronatem Ministerstw Edukacji i Obrony Narodowej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Dwa lata temu zawody z powodów finansowych nie odbywały się, gdyż Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony nie posiadały środków finansowych na przeprowadzenie tychże zawodów. Uprzejmości pana dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Radomira Korsaka, który pozyskał środki finansowe, zapadła decyzja, że te zawody będą się odbywały w miejscowości Borne-Surinowo i tutaj w gościnnym Szczecinku na Szczelnicy Bractwa Kurkowego. Jest to 35. edycja zawodów sportowo-obronnych, sprawni jak żołnierze. Występują tu reprezentacje wszystkich województw, trzyosobowe, żeńskie i męskie, szkół ponadgimnazjalnych. Jakie konkurencje są rozgrywane w czasie tych zawodów tutaj na Strzelnicy w Szczecinku? Odbywa się strzelanie i bodajże rzut granatem, tak? Tak. Każda drużyna wykonuje określone zadania. Tu akurat widzimy strzelanie z KBKS-u. Tam są zespoły trzyosobowe i liczy się
do punktacji zespołowej. Wszystkie trzy osoby strzelają do tarczy, potem przechodzą na granat, gdzie każda z osób wykonuje trzy rzuty bojowe punktowane. I to sumuje się do wyników całego zespołu. A to są jedyne konkurencje, czy tych konkurencji jest więcej? W dniu wczorajszym odbyły się inne konkurencje zawodu sprawni jak żołnierze. Był to bieg na orientację, konkurencja drużynowa, test sprawnościowy, też konkurencja drużynowa, chłopcy, dziewczęta oraz pierwsza pomoc medyczna, która była prowadzona przez ratowników medycznych ze 104 Batalionu Łączności i z setnego batalionu z Wałcza. Te konkurencje rozgrywane były w Bornym Sulinowie. Co możemy powiedzieć po półmetku tych zawodów, kto prowadzi, kto jest tutaj faworytem? Faworyta takiego na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma, dlatego że dwie konkurencje, które się odbyły wczoraj, jeszcze nie wyłoniły zespołu, który by przewodził stawce. To wszystko skoryguje teraz strzelanie i rzut granatem. Na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, czy który z tych zespołów jest teraz na pierwszym miejscu, bo już są wyniki ze strzelania, ale to wszystko wejdzie do punktacji ogólnej wszystkich dyscyplin i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, który zespół przewodzi. Bardzo ładnie na rzucie granatem wypadł zespół żeński z Podlasia. A co powiedział Pan o poziomie prezentowanym przez uczestników tych zawodów? Czy ten poziom jest wysoki? Poziom jest wysoki. Tutaj wielkie ukłony dla nauczycieli WF-u, dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia, jak to kiedyś były takie w szkole, przysposobienie obronne i dla wielu, powiedzmy sobie szczerze, fanatyków, tak jak tutaj w Szczecinku, jesteśmy na strzelnicy Bractwa Kurkowego, które pomaga nam w organizacji tych zawodów strzeleckich. Bez takich osób te zawody by się nie odbyły, dlatego że są one prowadzone na szczeblu powiatowym. Ze szczebla powiatowego organizowane są zawody wojewódzkie i dopiero zwycięzcy grup wojewódzkich biorą udział w finale centralnym już tu ogólnopolskim. A kto reprezentuje województwo zachodniopomorskie? Pamięta Pan? Za województwo zachodniopomorskie jest drużyna z Koszalina. W niedzielę mieszkańcy Szczecinka będą mogli sprawdzić swój poziom znajomości języka angielskiego. Już wkrótce wielki test języka angielskiego w całej Polsce i również w Szczecinku. Kto jest organizatorem? Organizatorem jest Home School z Białegostoku, szkoła, która wymyśliła całą imprezę, a my jesteśmy organizatorem w Szczecinku, jako no, taki oddział, który tutaj się tym zajmuje. Powiedziałam, że wkrótce. Kiedy dokładnie ten test się odbędzie? 17 czerwca o godzinie 17 w sali Szkoły Społecznej. Kto może wziąć udział w takim teście? Każdy, albo prawie każdy, bo nawet dzieci, ale od 8 roku życia, młodzież, gimnazjalna, licealna, no i osoby dorosłe. Oczywiście najchętniej zapraszam osoby dorosłe, bo przede wszystkim do dorosłych jest skierowany ten test. Czy ten test jest płatny? Nie, całkowicie bezpłatny. Można przyjść za darmo, sprawdzić swoje umiejętności językowe, zobaczyć tak, jak to wygląda. Zazwyczaj boimy się takich testów, tak? Nie przychodzimy do szkół językowych, no bo jak się wejdzie, to już trzeba się do czegoś zadeklarować. Myślę, że przede wszystkim to przyświecało organizatorom, jakby tym, którzy wymyślili tą ideę wielkiego testu, żeby osoby, które nie wiedzą, na jakim są poziomie, mogły sobie spróbować darmowo w całkiem neutralnym miejscu, nie w szkole językowej. Gdzie można się zapisać? Zapisać się można na stronie internetowej. Jest takaż strona Szczecinek zna angielski, którą my prowadzimy jako Bluehouse w tej chwili, obsługujemy jako organizator szczecinecki. Wchodzi się na stronę, jest miejsce do rejestracji, wpisuje się swoje dane, proste dane, niekoniecznie jakieś tam rozbudowane, nie trzeba podawać adresu, tylko imię i nazwisko. Swoje hasło, które potem pomaga nam w tym, żebyśmy mogli wejść jeszcze raz i odczytać sobie wynik testu, dlatego że wynik testu będzie całkowicie prywatny, nikt nie będzie go znał oprócz tej osoby, która go wypełni. Czy wiecie, w jaki sposób będzie przebiegał ten test? Czy to będzie pisemny egzamin, czy to będzie ustny? W jaki sposób będziemy sprawdzać znajomość swojego języka angielskiego? No nie nazwałbym tego egzaminem przede wszystkim, bo wiem, że to zazwyczaj takie słowo, które odstrasza. To będzie pisemny test. Test, który się będzie składał z 2-3 kartek i tak naprawdę nie trzeba wypełnić wszystkiego. To zależy od tego, co kto umie. Tak? Test jest testem poziomującym, czy pokazuje, na jakim poziomie ktoś jest. W związku z tym, jeżeli odpowiemy na 3 pytania, to dobrze. Jak
przykład, powiemy na 10 też dobrze, na 20 to dobrze. Myślę, że pytań może być maksymalnie do 40. Przypomnijmy jeszcze raz, kiedy, o której godzinie? 17 czerwca o godzinie 17, to myślę łatwo zapamiętać, w sali sportowej Szkoły Społecznej STO na ulicy Słowiańskiej. Piątek, weekendu początek, a zapowiada się ciepły i przede wszystkim słoneczny weekend. Mam dla Państwa kilka zaproszeń, proszę posłuchać. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie się wewnętrzny turniej piłki plażowej Gryf na Mysiej Wyspie. W turnieju uczestniczyć będą dzieci i młodzież trenująca w klubie oraz ich rodzice i opiekunowie. Również w sobotę o godzinie 12 na terenach Fundacji Nasza Przyszłość rozpocznie się festyn parafialny parafii Świętego Ducha. W sobotę w godzinach od 10 do 12 w gospodarstwie ekologicznym w Wiłchowie będzie można zobaczyć, jak pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie można zwiedzić ogród zielarski i suszarnię, a także karmić zwierzęta. W niedzielę o godzinie 16 rozpocznie się w Parku Miejskim w Szczecinku kolejny koncert z cyklu Park Pachnący Muzyką. W najbliższą niedzielę, 17 czerwca, odbędzie się drugi koncert z cyklu Park Pachnący Muzyką. Myślę, że będzie również pachniało różami, które zaczynają się pięknie pojawiać w naszym parku. Usłyszymy, jeśli chodzi o muzykę, usłyszymy zespoły akordeonowe i zespoły gitarowe. Jest to muzyka, przede wszystkim pokazujemy muzykę kameralną podczas tych koncertów. Nie powiedzieliśmy, o której godzinie. Aha, jest to o godzinie 16. Pogoda jest zagwarantowana. Ostatnio mieliśmy pogodę, teraz też pogoda, także wszystko jest zapięte na ostatni guzik i cieszymy się, że już cieszą się popularnością te koncerty. Bardzo to umila popołudnia w naszym parku w Szczecinku. Także serdecznie zapraszam. Zapraszamy w niedzielę 17. W niedzielę 17 czerwca o godzinie 16. I na koniec jeszcze komunikat. Potrzebna pilnie mała, sprawna lodówka dla osoby niepełnosprawnej. Osoby chcące pomóc proszone są o kontakt pod numer telefonów 94 71 30 021 lub 693 442 755. I to już wszystko w aktualnościach, a przed nami kolejny felieton pana Zenka.